wręczenie nagród Primus Inter Pares. Jest to nagroda, która jest przyznawana przez starostwo od 1999 roku, także już ma swoją historię. Przypomnę, Primus Inter Pares, czyli pierwszy wśród równych sobie. Poproszę panią starostę oraz kolegę wiceprzewodniczącego i będę, pozwolą państwo, wyczytywała nagrodzoną młodzież. Zapraszam serdecznie Magdalenę Gredes z rodzicami, która otrzymała średnią 4,33. Magda rozwija swoje zainteresowania sportowe. Zajęła drugie miejsce w finale dolnośląskim szkół ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej dziewcząt, pierwsze miejsce w finale strefy jeleniogórskiej szkół ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej dziewcząt, czwarte miejsce w finale dolnośląskim szkół ponadgimnazjalnych w badmintonie, drugie miejsce w finale strefy jeleniogórskiej szkół ponadgimnazjalnych w badmintonie, pierwsze miejsce w finale strefy jeleniogórskiej szkół ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej plażowej oraz drugie miejsce w finale strefy jeleniogórskiej szkół ponadgimnazjalnych w piłce nożnej halowej. Zapraszam Aleksandra Dytko z rodzicami. Średnia ocen 4,56. Aleksander jest finalistą 16 Mistrzostw Polski Juniorów Oyama Karate. W 2012 roku zajął pierwsze miejsce w Mistrzostwach Małopolski. Jednocześnie z aktywnością sportową rozwija swoje zainteresowania naukowe, o czym świadczy jego udział w pierwszym etapie Olimpiady Chemicznej. Wziął również udział w przygotowaniu i realizacji mini-festiwalu nauki promującego szkoły wśród społeczności lokalnej. Zapraszam Annę Hybś wraz z rodzicami, średnia ocen 5,13. W latach 2011-2012 uczennica zdobyła tytuły mistrzyni Polski w wyciskaniu z sztangi leżąc w kategorii juniorek do lat 18. W listopadzie 2012 zdobyła pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy biznesplan zorganizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze. W marcu 2013 Anna została finalistką trzeciego dolnośląskiego konkursu wiedzy o podatkach zorganizowanego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych. Ania to również laureatka szkolnego konkursu recytatorskiego i uczestniczka eliminacji powiatowych tego konkursu. Martyna Kowalczyk, średnia ocen 5,3. Martyna jest uczestniczką Olimpiady Chemicznej pierwszego etapu we Wrocławiu. W latach 2011-2013 brała czynny udział w projekcie Szlifowanie Diamentów. Projekt ten to innowacyjny program wsparcia uczniów uzdolnionych w zakresie nauk przyrodniczych i matematycznych. Martyna podczas nauki w liceum była członkiem zespołu muzycznego dwupiętrowy Karambol. Grając w zespole brała udział w wielu imprezach szkolnych i poza szkołą, między innymi w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczennica wzięła czynny udział w dniu otwartym szkoły i zaprezentowała pracownię chemiczną. Zapraszam Oldricha Justę. Średnia ocen 5,36, który osiąga świetne wyniki w nauce i sporcie. Jest finalistą ogólnopolskiego konkursu historii bliskiej organizowanej przez Ośrodek Karta w Warszawie. Zakwalifikował się także do drugiego etapu trzeciego dolnośląskiego konkursu wiedzy o podatkach. Oprócz zainteresowań naukowych uczeń rozwija zainteresowania sportowe, trenując karate w klubie Oyama Karate. W ramach działalności tego klubu wziął udział w Mistrzostwach Polski. W tym roku nakręcił niemieckojęzyczny film na potrzeby dolnośląskiego, na przykład w konkursie geograficznym pod nazwą Romer.
To byli, proszę Państwa, uczniowie zespołu szkół ogólnokształcących. Teraz pani starosta z wiceprzewodniczącym będą nagradzać uczniów z zespołu szkół zawodowych i ogólnokształcących. Zapraszam Krystiana Gryczuka z rodzicami. Średnia ocen 4,12. Krystian osiąga nieprzeciętne wyniki w dziedzinie sportu. Reprezentował szkołę w tej dziedzinie w zawodach na szczeblu wojewódzkim, zajmując miejsca na podium. Swój talent sportowy uczeń realizuje, reprezentując nasz region jako jedyny zawodnik z Dolnego Śląska w skokach narciarskich oraz kombinacji norweskiej. Z wielkim powodzeniem startuje w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych. W roku szkolnym 2012-2013 nie po raz pierwszy reprezentował nasz kraj na Mistrzostwach Świata Juniorów w kombinacji norweskiej, zajmując wysokie miejsca w klasyfikacjach i zdobywając medale. Jest dobrą wizytówką szkoły i regionu. Patrycja Zabiegło. Średnia ocen 4,75. Zapraszam serdecznie wraz z rodzicami. Patrycja aktywnie pracowała w szkolnym klubie wolontariatu. Była współorganizatorką imprez w takich instytucjach jak Dom Pomocy Społecznej w Szarocinie, Dom Dziecka w Kamiennej Górze, Zespół Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze, Dziecięca Świetlica Środowiskowa w Kamiennej Górze. Była współorganizatorką zbiórką żywności dla schroniska dla zwierząt w Wałbrzychu oraz zbiórki nakrętek na rzecz leczenia dzieci z naszego powiatu. Wykazywała się dużą aktywnością na forum klasy. Przez 4 lata była przewodniczącą. Jako członek samorządu uczniowskiego przez 4 lata brała udział w przygotowaniu większości szkolnych imprez. Zapraszam Natalię Mordarską z rodzicami. Średnia ocen 4,78. Natalia zajęła pierwsze miejsce w konkursie filmowym Nasza Wieś w ramach imprezy powiatowej Święto Mleka 2012. W czasie trwania nauki szkolnej aktywnie pracowała w szkolnym klubie wolontariatu. Była współorganizatorką wielu imprez jak zabawy andrzejkowe, karnawałowe, mikołajkowe czy jasełka, olimpiady specjalne dla osób niepełnosprawnych, przegląd teatrów osób niepełnosprawnych w takich instytucjach jak Dom Pomocy Społecznej w Szarocinie, Dom Dziecka w Kamiennej Górze, Zespół Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze oraz Dziecięca Świetlica Środowiskowa również w Kamiennej Górze. Teraz zapraszam Jakuba Banasiewicza ze średnią ocen 5,06. Zapraszam serdecznie z rodzicami. Jakub reprezentuje szkołę w zawodach sportowych. Do jego osiągnięć należy trzecie miejsce w finale strefy jeleniogórskiej w piłce halowej chłopców 2010-2011. Piąte miejsce w finale dolnośląskim indywidualnych mistrzów lata 2010-2011. Piąte miejsce w klasyfikacji drużynowej chłopców w finale Dolnośląskiej Ligi LA w 2011-2012. Drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej chłopców w finale dolnośląskim indywidualnych mistrzów w LA 2011-2012. Trzecie miejsce w finale dolnośląskim również w halowej piłce nożnej chłopców w 2012-2013. Jakub brał udział w tworzeniu spotów reklamujących szkołę. Pełnił funkcję przewodniczącego samorządu uczniowskiego w roku 2012-2013, pomagał w organizacji imprez na terenie szkoły, brał udział w spotkaniach rekrutacyjnych adresowanych do gimnazjalistów. W ramach Szkolnego Klubu Wolontariusza współuczestniczył w organizacji imprezy mikołajkowej dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze. Zapraszam Michała Stasikowskiego wraz z rodzicami. Michał ma średnią ocen 5,1. Osiąga Michał znaczące wyniki sportowe. Tak? Ja może skończę czytać informację o Michale.
Mówiłam o wynikach sportowych. Najważniejsze z nich to drugie miejsce w pchnięciu kulą w finale dolnośląskim Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej w roku szkolnym 2010-2011. Trzecie miejsce w pchnięciu kulą w 12. finale wojewódzkim LSZ i szkół LA w roku szkolnym 2011-2012. Następnie drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej chłopców w finale dolnośląskim indywidualnych mistrzostw LA w roku szkolnym 2011-2012. Od 2010 roku pełni funkcję przewodniczącego klasy, angażuje się w działalność społeczną na rzecz wsi Opawa, organizuje i przygotowuje dożynki. Miało to miejsce w roku 2011 i 2012. I teraz zapraszam kolejną osobę. Jest to uczennica Awa Jabłońska wraz z rodzicami ze średnią 5,41. Proszę. Ewa, przepraszam, przejęzyczyłam się. Ewa była stypendystką prezesa Rady Ministrów w latach 2009-2010 oraz 2010-2011. Podczas nauki w szkole udzielała się w pracach samorządu uczniowskiego oraz w pracach sekcji plastycznej. Serdecznie gratuluję wszystkim wyróżnionym, gratuluję rodzicom, gratuluję również wychowawcom, no i oczywiście dyrektorom naszych powiatowych szkół. Przy okazji młodzieży i pedagogom życzę udanych, słonecznych wakacji. Ja mogę tylko spotęgować podziękowania, które już wyraziła przewodnicząca w imieniu nas radnych. Gratuluję rodzicom takich dzieci, dzieciom gratuluję takich rodziców, bo ta zależność musi być, dobrze funkcjonować, żeby dzieci osiągały takie wyniki, bo muszą mieć tą bazę taką w domu odpowiednią, zapewnioną, żeby móc się kształcić i móc osiągać takie wyniki. Mam nadzieję, że będziecie dalej kontynuować naukę i wrócicie po skończonej nauce na naszą ziemię kamiennogórską. Bardzo dziękuję gościom za przybycie. Gdyby ktoś z Państwa miał ochotę towarzyszyć nam w dalszych obradach naszej sesji, to serdecznie zapraszam. Za wyjątkowe osiągnięcia odebrane, wielka duma? Potężna. Przede wszystkim dlatego, że część z tych uczniów to są absolwenci już naszej szkoły, czyli zespołu szkół zawodowych i ogólnokształcących w Kamiennej Górze, a część z nich to są uczniowie, którzy kontynuują w dalszym ciągu naukę w naszej szkole. Jestem przeogromnie dumna z faktu, że z tak doskonałą młodzieżą przyszło mi pracować. Krystian, spodziewałeś się takiego wyróżnienia od starostwa powiatu kamiennogórskiego? Słyszałem w tamtym roku o tamtej edycji nagrody Primus Inter Pares, ale nie do końca się spodziewałem tego wyróżnienia. Jestem miło zaskoczony i myślę, że że to jest miłe zaskoczenie i nagroda za wyniki sportowe, jakie osiągnąłem w tym roku. Jakie te wyniki były, tak w dwóch zdaniach? W szkole wysokie miejsca w okręgu dolnośląskim i wysokie dość osiągnięcia na arenie ogólnopolskiej w skokach i skokach narciarskich i kombinacji norweskiej oraz na udział w Mistrzostwach Świata Juniorów w Libercu. Ale to nie jest jeszcze ostatnie twoje słowo. No na pewno nie, tym bardziej, że właśnie na ten rok dostałem powołanie do kadry. Jest to na pewno dodatkowa motywacja oraz szansa na mój rozwój.